– Daleko? Dalekoście byli? – zagadnęła pani Gotartowska. – Bez mała, pod samym Płockiem. Jezu, coś się tam dzieje, toć patrzyłam na to własnymi ślepiami i myślałam, że mi się majaczy. – Mówże, Aśćka, mów – zachęcał pan Głuski. – Czy ja to potrafię? Patrzyłam, wybałszałam oczy, a pod sercem to mnie jakby rwało, coś achuczało. Co tu długo mówić? Ani jednego Prusaka. – Co wy… Mosanie, niech mnie poszarpie, jeżeli mzełgała. Jakby kto wymiódł, choćby na lekarstwo chciał, nie znajdziesz ani kawałka. Same Francuz, gdzie zaś tam? Się czasem maruder trafi, czy inwalid, ale tak to nie ma ich wcale. Więc któż u licha jest? Nasi są, nasi, proszę jego mości. No, wiem, Mosanie, lecz czyjasz armia, czyjeż wojska? Święty Antoni, to ci mówię, że nasze wojska, nasza armia! To na własne oczy widziałam. Dragoni, łani, strzelcy, artyleria, chłopcy, pod sznur, sprawne, ochotne. A nieraz, jak się oficerek napatoczy, ty ci prawie paniczek, krew z mlekiem. Hola! Mosanie, a sińczkę tu jakieś sentymenty biorą, a my chcemy się nareszcie dowiedzieć, co się dzieje. Sentymenty mnie? Jakem muszyńska z domu, gdzie zaś? Jakby mi się mój maciej serdeczny odnalazł, już bym go. Adrem, słuchamy! No cóż mam powiedzieć? Król jegomość zjeżdża pono do Warszawy na jesień. Kto? Kto król? Co, mosanie? Dobrze mówię, król jegomość. Co aśćka wygadujesz? Jakiego znów króla znalazłaś sobie? Ten Napoleon pewnie. W imię ojca i syna, to ci mówię wyraźnie, że król Sas przyjeżdża na dziedzictwo swoje i panować nam będzie. Im ci pan Bonawentura zbladł i porwał się z miejsca. Mówcie wszystko! Skąd wiecie? Był sejm? Była alekcja? Co? Jak? Kto wam powiedział, że sas dziedziczy? Gdzie to macie? We tomos, panie, no! Markietanka zmieszała się tym nagłym wybuchem imć pana Bonawentury. Jęła się plątać. Nie wiem, proszę jego mości. pokój podpisany w tylży. Ustanowiono księstwo warszawskie, a na króla obrano sasa. Kto go obierał? Rzucił z impetem imć pan Głuski. – Przecież nie ja! odparła porywczo Żubrowa. To wiem, bo Asińczka mogłabyś najwyżej kogutki na kapłony wybierać, Mosanie. Lecz ja go nie wybierałem, rozumiesz, Asińczka? A ja jestem posłem! Bo co nasz Sejm jeno jest limitowany? Protestuję, weto, mos panie! Nie ma zgody na intruza. Kto go obwoływał? Gdzie pole elektorskie? Ależ mości Bonaventuro, mitygowała pani Gotartowska, toż pewno pogłoski je, no. Nie, jej mościuniu, najszczersza prawda, na własne uszy słyszałam, jak obbębniali w Płocku przed ratuszem. Co? Króla obbębniali? Jakę Muszyńska z domu? Protestuje, weto. Sejmu elekcyjnego nie było, nikt go nie zwoływał. A co my tutaj w województwie lubelskim, baj w bełskim, i sandomierskim, i ruskim o niczym nie wiemy? Toć prawda, proszę jego mości, że co już pod Łukowem i bliżej jeszcze Warszawy, jakby inni ludzie byli. Austriak siedzi im na karku i miętosi, a oni nic. Pary z gęby nie puści żaden. A tam za Wisłą ludziska zjęli, co ostatnią chudobę dobywają. Pacholęta i mają się szabelek, aby za cesarzem pójść, a tu co? Dosyć, weto! Nie ma króla, mosanie. I to sobie, Aśćka, zapamiętaj, że póki Głuski żyć będzie, to pakta konwenta szanowane być muszą. Wieści, przyniesione przez żubrową, zburzyły spokój i ciszę panującą w wiastkowie. Pan Głuski przez dwa dni pomstował, a wygrażał, a potem nagle zapadł w głuchą apatię, z której nic go wyciągnąć nie potrafiło. Męska wniosła postać imć pana Bonaventury, pochyliła się, żywe oczy przygasły, starcza głowa coraz częściej ku ziemi zwieszać się zaczęła pani Gotartowska, rozumiejąc, że tu żadne perswazje nie pomogą, a czas jeden zdolny jest uspokojenie na pana Głuskiego sprowadzić, nie oponowała więcej, tym bardziej, że sama zajęta była myślą o powrocie do Gotartowic. Markietanka zapewniała ją bowiem uroczyście, że na Mazowszu spokój zupełny nastąpił. Z dnia na dzień, więc do drogi gotować się zaczęła, bo i do gospodarstwa porzuconego wracać chciała, a i ciągnęła ją jeszcze silniej myśl, że o synach i dziadzie zdoła zasięgnąć wiadomości. Markietanka tymczasem z Zośką szeptała po kątach i tajne odbywała narady, które nieraz do późnej nocy się przeciągały. Pani Gotartowska, skłopotana podróżą, nie zwracała uwagi na pułkownikówne ani na niezwykłe zasępienie żubrowej. Ekonom Lewandowski Opatrywał kolebkę pani Jadwigi, a majstrował około niej po całych dniach, by ją do dalekiej drogi zaprawić. Żubrowa zaś chodzić zaczęła około konia pułkownikówny i czyścić, a szykować kulbakę. Lewandowski zagadnął ciekawie o tę nagłą pieczołowitość, lecz markietanka obruszyła się na niego. A co to? Chcielibyście, żeby się to wszystko zmarnowało, a zmurszało na wilgoci i kurzu? Pewnie. Widziało mi się, jakby się Aśczka do wyjazdu zbierała, a tylko co, toć wszyscy się wybieramy. Czasem dobrze byłoby dziewczynie troszeczkę się na koniu przechajdać, zakisnąć matu do cna i zwierzęciu niezdrowo, bo się zastoi. Już tu u was dbają o dobytek pański, nie ma co. Ekonom umilkł na taki argument. Żubrowa dalej prowadziła swe przygotowania. A gdy ukończone zostały, upatrzyła Zośkę siedzącą samotnie w oknie alkierzyka i mrugnęła znacząco. Co, jakże? Rzuciła niespokojnie pułkowników na. Według rozkazu wszystko gotowe. Kiedyż ruszamy. Im prędzej, tym lepiej. Jesień za pasem. Bałamucić nie ma co. Choćby dziś jeszcze. Zośka przeżegnała się. Więc pod figurą. Tak, zaraz po wieczerzy. Co noc, to noc. Mogliby zgonić i przyłapać. Byłaby jeno niepotrzebna konfuzja i wstyd. Na miłość boską, aby dobrze wszystko Ułóżcie, bo bym chyba nie przeżyła. A tu ostać nie mogę. Nie. Dobrzy są dla mnie, lecz ani sposób. Wleczę coś nic dobrze będzie. Zakonkludowała z przekonaniem markietanka. Radę sobie damy żeby tak jeszcze mój stary gdzieś się odnalazł hej na koniec świata choćby nie nowina to dla mnie i po takiemu i po jakiemu językiem się wiele a które myślicie jako się rzekło paniusieczko moja do niewirkowa wprost na Lublin i Krasny Staw ba abyśmy do Krasnego Stawu się dostały tam człowiek jak w domu Niewirków akurat pod Cześnikami, Cześniki pod Miączynem, Miączyn pod Sitnem, a z sitna to już i mury zamościa widać o wschodzie słońca. Tedy odzienie niech wezmę jeszcze. Zośka wyjęła z kufra kołpaczek, hajdawerki, a kruciczkę i oddała markietance. Ta ukryła te przedmioty pod narzuconą chustką i wyszła szybko szepcąc na odchodnym. Dziś tedy, po wieczerzy, słońce zaszło. Na skraju nieba czerwieniły się jeszcze mgliste zasłony, znacząc miejsce, w którym zapadły się ostatnie błyski dnia. Na rozdrożu pod figurą Jezusa, tonącą w zieleni, stała Żubrowa przygotowana do drogi, trzymając dwa wierzchowce. Zośka nie nadchodziła. Markietanka zaczęła się już niecierpliwić. Naraz. Zarośla przydrożne zaszeleściły silniej, a po chwili wysunęła się z nich postać pułkownikówny. Nareszcie odetchnęła głębiej Markietanka. Dalej, żywo! Kołpaczek, hajdawerki i na koń! Zośka gorączkowo ustroiła się w podaną jej odzież, przepasała się rzemieniem, przytroczyła krucicę i zebrała cukle, aby na kulbakę wskoczyć. Lecz wtem czyjeś ręce objęły ją za szyję. Pułkownikówna ulękła się, lecz w tejże chwili posłyszała cichy szept Urszuli. Bóg z wami, siostrą mi bądź! Zośka padła w jej ramiona. Chciała coś odpowiedzieć. Lecz Markietanka, siedząc już w kulbace, zawołała ostro. Na koń! Ani chyba ktoś od wolwarku nadchodzi. Pułkownikówna wskoczyła na siodło. Spojrzała na figurę Jezusa, przeżegnała się. Konie ruszyły z kopyta.